Szurbirowe TV. Jesteśmy dzisiaj u pana senatora Jana Rulewskiego. Panie senatorze, wie pan, kiedy pierwszy raz o panu usłyszałem? Nie wiem. Proszę pana, jakże byłem mistrzem techniki polskiej i... Same złe rzeczy pan mi podpowiada, proszę pana. O mnie po raz pierwszy opinia publiczna, jeśli usłyszała, jeśli oglądała telewizję, to w momencie, gdy w moich zakładach zostałem nagrodzony tytułem mistrza techniki polskiej, a później nagrodami połączonych ministerstw przemysłu maszynowego i chyba chemicznego za osiągnięcie we wdrażaniu amerykańskiej metody polegającej na optymalizacji konstrukcji i kosztów. Czyli inżynierska robota była. Inżynierska robota. A no pewnie jakaś nagroda była z tego, nie? Duża, ale musiałem się niestety dzielić z koalicją wszystkich dyrektorów. A, czyli taka, rodzaj takiego nieformalnego porozumienia? A, nawet powiem panu anegdotę. Niektórzy poszli tak daleko, dyrektorzy, że dali mi o 1% tej nagrody więcej, ale w zamian za miejsce na tej liście. Ja byłem na 11, oni byli na pierwszych, co z kolei robiło z nich liderów. Liderzy zaś dostawali dodatkowo ordery. Ordery były, jak wiadomo, wówczas chlebowe. Na emerytury. Także przegrałem tą kalkulację. Panie senatorze, jednym słowem jest pan innowatorem. Tak, jeszcze pozostałem. Ja myślę, że jak dobrze politycznie skończę, czyli jak tu Platforma uwzględni parę moich rozwiązań, to jeszcze się wezmę za ten wyrób, który pochodzi z XIX wieku. Rower pochodzi z XIX wieku. Świat się zmienił. Jest w XXI wieku. A ten biedny rower tak się błąka między ciężarówkami, tirami, kierowcami, jaguarów, prawda? I ten biedny człowiek ma w tych wielkich miastach przedzierać się pedałując teraz na śniegu. Jeszcze autoradary łapią rowerzystów teraz. Tak? Tak, są mandaty za przekroczenie prędkości, no i autoradar łapią. Dobrze spotykać się z mediami, w coś się dowiadujemy. A więc jak już jesteśmy przy kwestii autoradarów i w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje, no to pytanie o pańską działalność legislacyjną, bo dochodzą słuchy, że jest pan niezadowolony z tego, jak pan jest traktowany. Tak, niewysycony, głodny. Myślę, że to jest jedna już z ostatnich kadencji. No ileż można siedzieć w tym Sejmie? Wiem, że wyborcy czasem na to zwracają uwagę. Mówię, że skoro on tyle lat już siedział i nic nie zrobił, to tym bardziej trzeba go skreślać. Więc uważam, że w tej końcówce jak gdyby politycznej należałoby popisać się sukcesem. Dlaczego sukcesem? Dlaczego czymś na tak? No dlatego, że ja przez 17 czy 20 lat byłem w oporze przeciwko komunie. Później już nie mogłem przeciwko komunie być, bo siedziałem 6-7 lat. A teraz, gdy wreszcie się dorwałem do koryta, czyli do koalicji, prawda, to uważam, że są to zielone światło dla tych spraw, które nie tylko są mojego autorstwa, wręcz są zewnętrznego autorstwa, bądź wynikają z potrzeb życia obywateli, żeby je wdrożyć przy pomocy takiego instrumentu jak rząd, jak koalicja. Czy udaje się? Niestety nie udaje się. Praktycznie osiągnięcia mniejsze niż w tych rowerach. Mógłbym powiedzieć, że za komuny miałem większe osiągnięcia w technice. Nawet strajk przeprowadziłem, jeden z największych, prawda, przy akceptacji pewnej komuny, przynajmniej na końcu. A tutaj... Może teraz trzeba do listy dopisać jakiegoś dyrektora. Dokładnie. A tutaj okazuje się, że nie jestem w stanie rozwiązać problemu kolejek, milionowych kolejek, które się ustawiają po 77 zł zasiłku rodzinnego. Moi koledzy, a później rząd, kryjąc się za nimi, po prostu odrzucili tego typu poprawkę, mimo że ona była udokumentowana nie gadulcem, z czego podobno słynę, ale zdjęciami zaciągniętymi z internetu. No, dlaczego tak się dzieje, że odrzucili? Ja mówię, że Platforma się skawaliła i się skupiła, zresztą nie bez przyczyny również mediów, wokół swojego przywódcy, który wszystko wskazuje, ma niemały udział, czy nawet przeważający udział w zwycięstwach wyborczych. I staliśmy się nowoczesną, ale w tym sensie jak ta amerykańska. Nie liczy się działalność między wyborami, tylko w trakcie wyborów. Zatem ten, kto zapewnia zwycięstwo i umieszczenie na liście, ten jest tym nowym takim Bonaparte,
prawda? Czyli mówimy o bonapartyzmie w Platformie? Myślę, że możemy o tym mówić. Jeszcze nie mamy Bonaparte, bo jednak Bonaparte był wybitnym człowiekiem. Co by o nim nie powiedzieć? A Tusk? Myślę, wyróżnia się z tej listy polityków, jest doświadczony, bo wyniósł doświadczenie między innymi z Unii Wolności, gdzie forsowano tytułem praw autorskich wyłącznie reformy, nie oglądając się zbytnio na jej skutki. Skutki czasem były, przewracały te reformy. Natomiast premier wyciągnął z tego wnioski i powtarzam, że usiłuje rozwiązać kwadraturę koła. To jest taka moja polemika z moją żoną, że nie walcz z premierem, ponieważ on jest dobry, on wie, co robi. Tak żona mówi? Tak żona mówi, a ja mówię, widzisz, premier nie to, że stoi, Polska już nie jest miną, więc nie musi być saperem, ale prawdą jest, że jest na czele, jest dyrektorem kopalni, w której jak się nic nie będzie robić, to ona jednak, jeśli się nie degraduje, to zapada. Jaki mamy ustrój w Polsce? No mamy taki ustrój, powiedziałbym, mechanicznej demokracji. Co to znaczy? No jest inżynier mechanikiem, no to procesy są pod kontrolą, prawda? Żadnych niespodzianek nie może być, wyborów też nie może być. Raz przyjęty kierunek, raz przyjęty mechanizm w maszynie, może tylko tak działać, alternatywy nie ma. Czyli oznacza to, że tej demokracji tak naprawdę nie ma? Jest ona uproszczona, powtarzam, jest bardzo uproszczona, no. Do Platformy wstąpiłem, bo mi się podobały nie tyle hasła, ale nawet myślę ta refleksja premiera, który po tych złych doświadczeniach z Unią Wolności orzekł, że trzeba po pierwsze budować obywatelską Platformę, a nie partyjną, nie doktrynalną. Po drugie, że ona ma być otwarta. Ale milicja też była obywatelska. Wszystko wtedy podobno było, no w ogóle wtedy nie zwracano się panie, tylko obywatelu. Wszyscy byliśmy obywatelami, teraz jesteśmy i panami, niektórzy super panami, niektórzy mega gwiazdami. Inaczej się nie zwracają, już to obywatelstwo. No i po trzecie, że mieliśmy obudzić, to mi się najbardziej podobało, obudzimy energię wszystkich Polaków. Udało się? Właśnie na początku wydawało się, że tak będzie. Więc postawiliśmy na samorządy, na organizacje, na media, że panowała ta doktryna, to dzisiaj na szczęście jeszcze panuje, że Platforma, wasza partia, wiele rzeczy może czasem przykrych zrobić, ale jednego nie ograniczy, wolności słowa. No i co? No tu się pojawiają takie pęknięcia, pewne pęknięcia, ale ja myślę na przykładzie swoim, to taki news, że omawiano moją sprawę i pozwolono mi na dużą sferę wolności. Jakiś cenzor powiedział, że może pan kłapać, tak? Tak, no tak się stało i ja jestem wdzięczny za to. Nie sądzi pan, że to jest wentyl po prostu? No właśnie. Sfera wolności słowa, dowiedzieliśmy się przed chwilą, że pozwolono panu mówić. To jest bardzo pozytywna informacja. W Polsce powiedzieliśmy, że jest formacja, demokracja proceduralna czy formalna. Co zrobić, żeby przestała być demokracją proceduralną czy formalną, a stała się rzeczywistą demokracją, żeby obywatele rzeczywiście mają wpływ na to, co wy w tym parlamencie robicie i żebyście robili to, co obywatele chcą, a nie co chce jeden czy drugi polityk? No, przynajmniej, żeby te dwie racje się spotkały, państwowa i obywatelska, bo no, obywatele przy takim stopniu świadomości chcą jak najmniejszych jakichkolwiek ciężarów, zwłaszcza nakładanych przez państwo, od śmieci aż po udział w wyborach. No jasne, ale chodzi o takie państwowe myślenie obywatelskie. Ja myślę, że legły gdzieś te... Są instrumenty przede wszystkim. No, wiadomo, że spotkania już w tej chwili wyborcze, na których nawet gwiazdy z Platformy chodzą i nie tylko z PiSu, nie spełniają tych zadań. 30 osób, albo 0 osób, albo 1 osoba. Trafił pan. Ale co zauważam, że tego na przykład brakuje, żeby przywódcy czy premier rozmawiał bezpośrednio jednak ze społeczeństwem. Skoro przyznaliśmy, to jest zgoda taka tutaj, szczególny mandat wodzom naszym. W jaki sposób przyznaliśmy? No tak się to ułożyło. Tak się to Że mamy wodzów. To jest to, po niemiecku to się nazywa Führerprinzip. Ale nie w tym najgorszym ujęciu oczywiście. I ta rozmowa jest potrzebna. To nie mogą być wywiady stylizowane, czy lukrowane, czy pudrowane wywiady, prawda? Przygotowane wcześniej przez sztaby naukowców. No, pan co lud mówi? Lud mówi, że jak jest jakiś kryzys, to Tusk wchodzi do szafy, sprawdza jakie są słupki, dopiero wychodzi z szafy i wtedy coś się odzywa. No to
Ja panu powiem, to jest demagogiczne rzeczywiście takie coś, takie działanie, pod publiczkę się mówi. Jak długo można wytrzymać taką sytuację, że się nie ma wpływu na nic? Proszę pana, ale odpowiadam, prawda, że najprostszą drogą, jeśli się Jasiu nic nie udaje, to zostań w domu. Czyli wróć do kopiarek, czy może do myśli nad nowoczesnym rowerem XXI wieku. Ale nie ma w Polsce alternatywy. Dla kogo? Dla koalicji. PO-PSL? Tak, nie ma alternatywy. Nie chcę przez to twierdzić, że to jest jedyne coś, na co Polska na zawsze powinna być skazana. Widzę ułomności duże, prawda? Ale poza tą koalicją nie ma sił, które by dopingowały, tworzyły jak gdyby alternatywę również dla ludzi niezadowolonych w Platformie czy obok Platformy. Po czym pan to poznaje, że nie ma tej alternatywy? No, po pierwsze, proszę pana, że nie są w stanie w kolejnych wyborach zdobyć ponad 231 głosów. W Sejmie, tak? W Sejmie. Senat nie ma takiego znaczenia, choć może blokować. Jeżeli mówi pan, że opozycja nie ma programu, który by pozyskał głosy i nie ma w związku z tym alternatywy dla koalicji PO-PSL, no to co pan zrobi, żeby wreszcie swój program wyborczy wdrożyć? Tak, zwłaszcza, że on był podobny do Platformy, bo tam... Panie redaktorze, najprościej to tak mu odpowiedział. Kasa jest w Senacie. Ja muszę słuchać Senatu. Zlikwidować Senat i pieniądze przeznaczyć na pomoc społeczną? Ja chciałbym tak powiedzieć, żeby widz i słuchacz zrozumiał, że to jest dla mnie ten pracodawca większy, znacznie większy niż szef partii czy rządu. Czyli co pan zrobi? Czyli muszę być dobrym parlamentarzystą na 4 lata. Co to znaczy? Dobrym to znaczy to, co... czemu, czy na rzecz czego ślubowałem i co czuję, że opinia publiczna mi podstawia. Co to znaczy, że po pierwsze kontrolować rządy, wszelkie rządy, choćby to były moje koleżeńskie i choćby nawet tak darzona przeze mnie była osoba premiera sympatią, bo darzę ją sympatią. Kontroli, czy mu trzeba ją kontrolować. A będzie to robił? W Senacie są ograniczone możliwości, ale oświadczenia pozostają i jedyna wspaniała rzecz, że każdy ma prawo głosu w Senacie. Odwrotnie niż w Sejmie, gdzie w czasach podobnych dla mnie, gdy Unia Wolności mnie sekowała, prawda, tam w kącie ustawiała, nie miałem prawa głosu. Teraz Jan Rulewski będzie wychodził na trybunę senacką i będzie kłapał. Tak, rozumiem tą pańską ironię. Tak było do niedawna, ale skąd takie pewne problemy na styku Rulewskiej ewentualnie niektórzy członkowie Platformy? Ano dlatego, że weszła wolność do Senatu i do Sejmu, transmisje internetowe. I dziś już nie można mówić, że się jest za, a nawet przeciw, że jest się za niepełnosprawnymi, a taki był tutaj papież niepełnosprawnych, który na zewnątrz występował jako wybitny obrońca, ale tu głosował dokładnie przeciw. Można było sprawdzić, kto za czym głosował, ale rzeczywiście jak jest to na ekranie, to jest zupełnie inna sytuacja. Się widzi emocje, reakcje, argumentacje, więc to jest media wolne, wolność mediów. No, to miło słychać, ale wie pan jak to się skończy? Prawa demokracji, wie pan, każdej demokracji. Wie pan jak to się tutaj skończy? Zlikwidują transmisję Senatu. A wie pan, nawet pan troszeczkę trafił, bo były transmisje Senatu w poprzedniej kadencji. Prawda, że to nie były ulizane dyskusje, nawet ciekawie telewizja przedstawiała i zlikwidowano. Rzeczywiście, nie wiem, powiem szczerze, nie otrzymałem odpowiedzi. Dlaczego ty? Powiedział pan, że wolność mediów jest kluczem do sukcesu. No to jeżeli wolność mediów, jesteśmy w wolnym mediu i kluczem do sukcesu w parlamencie polskim, znaczy w hotelu parlamentu polskiego. Jeżeli wolne media, to co pan zrobi, żeby wolne media były w Polsce rzeczywiście wolne? Żeby nie było takich sytuacji, jak uważam, że, które zostało zlikwidowane za gadanie prawdy. No, tu się pan, przepraszam, właściciel, nie będę wymieniał nazwiska, przejął się, bo przecież moim zdaniem on, owszem, to robi dla biznesu, ale nie dlatego, żeby ten biznes miał tylko jedną twarz. I tu rzeczywiście jestem zniesmaczony, jako że słyszałem, że to jest też człowiek Solidarności. Proszę pamiętać, że w okresie Solidarności mieliśmy ja na przykład w zarządzie miałem przeciwników i oni mieli swoje media. I nigdy bym nie posunął się do tego, żeby im zamknąć usta. Mimo, że byłem ich zarządcą, właścicielem i nawet płaciłem im etaty.
Właśnie, słodkie czasy Solidarności. Co zostało z czasów Solidarności? No, deficyt mamy Solidarności. Jedni się boją, że, i to jest najgorsze moim zdaniem w tej chwili w parlamentaryzmie, od kilku kadencji się obserwuje, że ludzie stają się konformistami, mają wiedzę, mają nawet piękne życiorysy, ale w obawie, że życie ich stanie się trudniejsze, że być może stracą nawet, nie ryzykują. Mówi pan o parlamentarzystach. W tej alternatywie lojalność wartości wybierają lojalność, choćby ona była oparta na ryzyku utraty wszystkiego, również twarzy. I ja się tego sam osobiście boję i dlatego tu u mnie nie ma tej alternatywy wartości. Czy będzie lojalności? Lojalność dostrzegam, ale nie kosztem wartości. Czyli jeśli namówi się na mnie, żeby głosować, tak się nawet wydarzyło, przeciwko pewnej zasadzie, na przykład wolności wyboru na jakieś stanowisko i będzie się narzucało, bo tak chce wielki brat u góry, to niech pan będzie pewny, byłbym zdrajcą Solidarności i również zaprzeczeniem własnego ja. Ten jeden element, który bym porzucił wartości, skreślił człowieka dla lojalności, oznaczałoby to, że ja już nie żyję, że już nie ma senatora i w szczególności nie ma Jana Rulewskiego. I niech nikt na to nie liczy. Kto jest wielkim bratem? No takie przekonanie, że tam u góry wiedzą najlepiej. Nazwiska? Nie należy do partii. To może pan mówi w związku z tym. Ale to byłoby jednak na uszczerbek dla lojalności. Bo jednak? Dodam. To z ulicy mnie Platforma wzięła, przytuliła do piersi. To nawet niedawno uznano moją dziedzinę wolności jako pewną wartość. No to uznano, że dopuszczalne to jest. Sądzi pan, że to jest skandal, że senator mówi coś takiego, że ktoś pozwolił mu mówić? Senator Rzeczpospolitej, że mówi i się cieszy z tego, że ktoś pozwolił mu mówić. No nie daje mi pan spokoju w tym wywiadzie, proszę pana, ale moje doświadczenie podpowiada, że musimy być bardziej na tak. Musimy jednak szukać związków, przyjaźni, przechodząc do porządku nad grzeszkami. Jaka jest granica oporu? Na co się pan na pewno nie zgodzi? No proszę pana, nie zgodzę się na to, na degradację Polski. To znaczy degradacja Polski? To, co było w komunie, że byliśmy za bramą, za kurtyną. No to na Śląsku ludzie nie mogą jeździć pociągami. Tak właśnie zarządził marszałek województwa, tak to skonstruowano, że... Zawsze nie będą jeździć, ale przyznajmy, że ta afera odsłoniła tą politykę personalną. Myślę, że Platforma, czyli partia się pochyli nad to, że ta polityka personalna, jeśli nie jest napędzana wolnością i demokracją, właśnie rodzi takie skutki, że na czele, przepraszam za określenie, ale stoją ludzie, którzy ze względu na stan umysłowości czy psychiki nie powinni tych funkcji pełnić. Ale nie każdy może zostać dyrektorem spółki kolejowej, która właśnie ma przygotować wielką zmianę, prawda? Prawda, że tam jest selekcja nie tylko konkursowa. A jaka? Jest rzeczywiście sekcja interesów, prawda? A może nawet pozytywna, tak zwana, to się w komunie nawet mówiła, że są kliki i kliki pozytywne. Ja to nazywam, że to jest po prostu neonomenklatura. No. Jeśli ta nomenklatura, to ja panu powiem, dla mnie jest ten pewien problem. W związku miał rację, że jeśli nomenklatura powstaje na to, żeby przezwyciężyć złe zjawisko i żeby nie być takim solistą jak Jan Rulewski, to ja jestem skłonny to poprzeć w ograniczonej w czasie i w formie działania. Przecież pamięta pan, czym była nomenklatura komunistyczna? Ale ona była po to, żeby tylko dydać mleko, żeby pić mleko, prawda? Natomiast ona się nie przeciwstawiała złym zjawiskom. A teraz na Śląsku jak zadziałało? Przecież to dokładnie ten sam mechanizm był. No, tyle, że dzięki nie tylko mediom, ale innym procesom ten interes został ukrócony i myślę, że Platforma, jeszcze raz powtarzam, nie przejdzie do porządku dziennego.
Myślałem, że powie pan, że Platforma nie przejdzie w wyborach. I o ile pamiętam, tam jedna z posłanek z PO się przeciwstawiała tej nomenklaturze. Okej. Już mamy mało czasu, więc ostatnie pytanie. Co jest najważniejsze w życiu? Proszę pana, osobiście to miłość. Już jeden taki mówił, że miłość jest najważniejsza. Proszę pana, a społecznie, bo każdy z nas jest osobą społeczną, to sukces zbiorowy. Sukces zbiorowy to jest ta najwyższa klasa. Personalnie wielu z nas osiąga sukcesy, różne w sporcie, w polityce, ale najwyższą klasą jest sukces zbiorowy. Co to znaczy sukces zbiorowy? Sukces zbiorowy to jest to, jeśli chodzi o wynik, że wydaje mi się, że mnie troszeczkę to dotknęło, że ludzie na ulicy spotykają i mi dziękują za to, co zrobiłem. I jest to droższe, większe ma znaczenie niż ordery, książki, o których się pisze. Czyli osiągnięcie sukcesu, czyli osiągnięcie wyniku czy rozwiązania, po którym ludzie na ulicy, nieznani, anonimowi, podają rękę. Dziękuję bardzo.